Dla portalu Pasja Sportu Walki Marcin Najman. Witam serdecznie. Witam. Marcin, świeżo po błyskawicznej przegranej z Pawłem Jóźwiakiem. Wyglądało to, przyznam szczerze, nie za dobrze. Natomiast jak ty to oceniasz? Albo bym do kibice, tak jak mówiłem ci w wywiadzie przed, niestety wiesz jak jest. No ja też tobie oceniam bardzo źle i fatalnie. No, nigdy w życiu bym nie założył, że Paweł Jóźwiak może mnie 300 trafić. Tak naprawdę pierwszy raz w życiu zostałem znokautowany. I to w 20 sekund. No, taka rzecz mi się nie przytrafiła nigdy. Natomiast zostałem pierwszy raz w życiu znokautowany. No okej, zostałeś pierwszy raz w życiu znokautowany. Natomiast jaki wyciągasz wnioski po tej walce? Czyli co nie zagrało najbardziej, że cię tak szybko trafił i że to wyglądało no tak fatalnie, przyznam szczerze. Przede wszystkim byłem za ciężki. No to ta reakcja i to, co chciałem robić, było za wolne. Zrezygnowałem w pół ruchu z tego low kicka, bo już miałem widocznie, że on, no tak sobie mogę tylko oceniać, bo ja tak naprawdę tej walki nie pamiętam za dobrze, tylko teraz jak sobie obejrzałem i to tak sobie to wszystko przypominam. Później chciałem wejść w nogi, to było tak ślamazarne, tak wolne, to się nie mogło udać, a on trafił jakimś takim niechlujnym ciosem. To nawet nie był podbródek, to takie machnięcie spod dołu takie mnie trafił. Przed ramieniem, końcówką, nadgarstkiem przed ramieniem mnie trafił. I to był cios, który mnie odciął. Marcin, więc przyznam szczerze, czy jak ci jest bardzo teraz wstyd, dlatego że Paweł, tak powiem szczerze, tak? Ja jestem głosem kibiców w tym przypadku, albowiem Paweł nie jest zawodnikiem takim typowym. Skończył się błyskawicznie, tak jakby wypadało na zawodnika Marcina, który spędził w ringu nie wiem, ze 30 walk. No więcej, ponad 50. No nie, przepraszam, nie, 50. Nie jest mi wstyd, tylko jest mi bardzo przykro, bo wiesz, jak wychodzi dwóch ludzi się bić, to wiadomo, że jeden przegra, natomiast no bardzo mam duży żal do siebie, że to mi się przytrafiło, natomiast trafił, no nic nie mogę już poradzić, trafił, po prostu trafił. Tak, ja rozumiem, trafił, natomiast w takim razie tak wstępnie, jakie masz plany? Słyszałem o rewanżu z Pawłem Jóźwiakiem, natomiast walka na przetarcie jakaś wcześniej, jak to wygląda w ogóle i co sobie planujesz teraz? Nie, to nie ma mowy o żadnych walkach na przetarcie, rewanż z Pawłem jak najbardziej się odbędzie. Obiecaliśmy sobie przed walką, że jeżeli ktoś chciałby takiego rewanżu, to go dostanie, natomiast ja już po walce rozmawiałem z Pawłem. I oczywiście mi ten rewanż obiecał, więc bardzo się cieszę, pokazuje chłopak klasę i na pewno muszę stoczyć walkę rewanżową z Pawłem Jóźwiakiem. I to już wiadomo w jakiej organizacji? Czy będziecie szukać? Nie, no nie, my nie jesteśmy powiązani, jeśli chodzi o tą sferę zawodniczą za bardzo, więc jakby to się może odbyć na każdej platformie. Natomiast czy w takim razie nie miewasz teraz refleksji, że masz już swoje lata i że dostaniesz naprawdę cios więcej, jesteś cały czas w dobrej formie intelektualnej, że Marcin, to się źle skończy, jak w pewnym momencie nie powiesz tak twardo stop? No ten rewanż jeszcze musi odbyć, to bez wątpienia, ja tak nie zakończę. Natomiast oczywiście no, pokazuje, no przebieg już daje znać o sobie, natomiast zobaczę jeszcze jak się będę czuł, gdy zrzucę jakieś 12 kg, a muszę to zrobić, więc wtedy będę też trochę mądrzejszy. No wiadomo, że już dużo mi nie zostało, jeśli chodzi o te walki. Natomiast teraz mówisz, że będziesz chciał schudnąć, ale pytanie jest takie, czy mimo wszystko przygotowania gdzieś tego Pawła nie zlekceważyłeś, bo kibice, przyznam szczerze, niektórzy kibice tak mówią, że się nie przygotowywałeś, jak Marcin, jak należy. No, wiesz, przygotowywałem się, czy jak należy, no ja w tym wieku też już nie mogę robić strasznie trudnych takich, wiesz, obciążeń. Tak, no więc to też trudno powiedzieć, no przygotowywałem się tak samo jak na Miśka z Nadarzyna, no z Miśkiem wygrałem, a z Pawłem przegrałem. Z Miśkiem wygrałeś, z Pawłem przegrałeś, natomiast w takim razie jakbyś się widział w pojedynku z Jackiem Murańskim, który jest znany, co by Marcin nie powiedzieć, z mega odporności na ciosy. I w tym przypadku jakbyś cię trafił, czy byś też po prostu nie siedł, no bo w walce na małe rękawice w MMA, czy w walce w ogóle bez rękawic, każdy cios waży. Jakbyś... Murański nie zadaje ciosów, no więc to trochę jest... No taka jest prawda, no, że on nie zadaje ciosów. On tylko przyjmuje.
Marcin, co najbardziej twoim zdaniem mimo wszystko szwankuje? Twoim zdaniem u ciebie, taka autorefleksja. Jest to reakcja, myślę, że też na pewno Na pewno waga. tak. Ja nie wiem, czy to jest spowodowane wiekiem, czy wagą. I na pewno reakcja tak. No. No to, że ja tak wolno i ślamazarnie poszedłem po te nogi, gdzie na treningach robię to naprawdę dobrze, dynamicznie, no nie wiem, to było no, słabe. To. Słabe, natomiast czułeś w tej walce jakieś może obciążenie psychiczne? Publiczność kibicowała Pawłowi zdecydowanie. No po tylu latach, kiedy się z tym zmagasz, ale mimo wszystko miałeś jakieś może obciążenie, może w tym jakieś Nie, są przyczyny. było wszystko tak jak standardowo. Nie, no po prostu wyszedł mu ten cios tym przedramieniem na brodę, taki w ogóle nie wiadomo skąd i tyle. No. Ja wiem, że to w ogóle nie jest ta skala, ale Rachman trafił Luis wrócił i go ubił. No. Mam nadzieję, że ta historia zakończy się podobnie. Oczywiście to nie jest ta skala, ale podobny przypadek. Rozumiem, natomiast masz żal do siebie, ale cały czas ten duch bojowy w Marcinie pozostaje. Czyli kibice się mogą spodziewać Marcina Neymana w walkach kolejnych. Ja nie zakończę w ten sposób, absolutnie. To w ogóle nie ma dwóch zdań. Marcin, Tak. jeszcze się muszę odnieść do tego, że wyszedłeś, to samo opinię kibiców, że wyszedłeś tylko i wyłącznie po wypłatę, a nie zależało ci na wygranej. Jak byś mógł to skomentować? No jak ktoś dostanie taki cios, to wtedy będzie mógł mówić, czy na czym mu zależało, na czym nie. No bo ja po prostu nie pamiętam tej walki. No. Ja sobie walkę musiałem odtworzyć. No po prostu mnie odciął tym niechlujnym, nie wiem co to było, podbródkowym, to było, to bardziej to było uderzone przed ramię z dołu. No to jest głupie gadanie. No, przecież jakbym nie dostał ciosu, to bym się nie przewrócił. I takie jeszcze jedno pytanie z pytań ostatnich, Marcin. Czy nie masz czasami takich może refleksji, że twój fenomen Marcina Neymana po tak szybkiej porażce powoli się zacznie kończyć, że po prostu przestaniesz budzić zainteresowanie kibiców, bo walka z kimś dobrze przygotowanym się szybko skończy? Bardzo bym chciał, wiesz, tylko że po wygranej walce z O. Miśkiem było łącznie sześć artykułów w sieci, w dużych mediach ogólnopolskich, a po wczorajszej walce dzisiaj były cztery na pierwszej stronie Wirtualnej Polski. O żadnej innej walce tak się nikt nie rozpisywał, więc ja bardzo chciałbym, żeby to właśnie ucichło i ugasło i żebym ja sobie mógł normalnie rywalizować. No. No tak, ale czy jakbyś normalnie rywalizował, to czy byś mógł zarabiać za walki jakieś powiedzmy normalne pieniądze, Marcin? Ty masz rodzinę, piękną córeczkę, żonę. Myślę, że wiesz, że pieniądze nie są jedynym wykładnikiem tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy. No ja Aha, twierdzę, rozumiem. że jakimś dziwnym trafem tyle było fajnych walk, jedna też się zakończyła w 13 sekund, czyli jeszcze szybciej. Kurwa, jest rozpisywanie się tylko na temat jednej. No to ja bardzo bym chciał, żeby ten fenomen się zmniejszył, żebym ja mógł spokojnie sobie walczyć. No. Marcin, też zapytam, bo nie wyszedłeś tam do ścianki po gali, do mediów. I teraz jest pytanie moje: czy naprawdę byłeś bardzo załamany po tej walce na tyle, że po prostu poszedłeś, już nie chciało ci się gadać z nikim? No wiadomo, że tam Tomek, wiem, że z tobą zrobił materiał. Media do mnie, no wiesz, no ja byłem po walce, no nie miałem nastroju za dobrego, No. natomiast no przyszli dziennikarze do mnie i z nimi rozmawiałem. Aha, rozumiem. Czyli po prostu ci, którzy przyszli, to przyszli, rozumiem, no bo ja Tylko nie zrób się mogłem to wejść. przy... Ładnie. Rozumiem. Marcin, cóż, życzę ci przede wszystkim, abyś wrócił silniejszy także psychicznie i wyciągnął wnioski z tej walki. No na pewno trzeba będzie wyciągnąć wnioski, bo coś ewidentnie nie zagrało. Myślę, moim zdaniem subiektywnym, choć nie jestem tak naprawdę od jakiegoś oceniania, natomiast znamy się, że należałoby zacząć, Marcin, od schudnięcia i od bardziej żwawego się poruszania w ringu, tym bardziej, że jednak nie masz kontuzji nogi na tyle, żeby cię wykluczyła, Ale powiedzmy, z tych. to jedno się tyczy drugiego. No. Szybsze poruszanie, dynamiczniejsze powinno przyjść, jeżeli byłoby 12-13 kg mniej. Tak jest, dlatego również tak uważam, pracę z piłeczką na reakcję. Marcin, dziękujemy ci serdecznie za ten komentarz do walki. Odnośnie twojej walki z Pawłem Jóźwiakiem, natomiast tak naprawdę widzimy się na kolejnych walkach i Marcin Neyman nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Nie, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i Marcin Najman zawsze powraca. Tak jest, Marcin Neyman nie do zdarcia i jak kiedyś rymował raper Leroy. Dziękuję bardzo. Tak. Się.